Wróćmy. I kolejny quest. Już chyba ostatni. Ja? Już jestem blisko. Ale mamy tu pewną przeszkodę. Tego dupka. A właśnie, jak widzicie, mają ulepszone spele. Auć. That hurt, bitch. O, żeby było szybciej. Patrzcie, biegnę z broń dwuręczna. Broń dwuręczna. O matko, jak ja to wtedy powiedziałem i zobaczyłem, to się załamałem. A ja Bengar. A ci też się nie rozłożyli. Pięknie. Strażników już nie ma. Co? A Baltazar znowu może korzystać z twoich pastwisk. Okej. Okay. Dlaczego? Bo ja tak powiedziałem. Okej. Okay. W porządku. Jak sobie życzysz. Nagle zrobiliśmy niech quest dla Baltazara. Niech wyprowadza swoje zwierzęta gdzieś za pola uprawne. Jak wygląda sytuacja? Do dupy. Malak zniknął i zabrał ze sobą wszystko i wszystkich, którzy mogli dla mnie pracować. Mówił, że kieruje się w góry. Nie mógł już tu wytrzymać. No cóż. Codziennie z przełęczy wypadają hordy potworów i grasują na płaskowyżu. To mnie wykończy. Gdybym tak miał przynajmniej kilku pomocników albo najemników... Się zrobi się. Był nawet taki jeden, co chciał dla mnie pracować. Ale chyba zmienił zdanie. Zdaje się, że nazywał się Wilk. Wszystko będzie dobrze. Teraz idziemy do szacownego Wilka. Da 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 da. O, noc nastaje. Bo widać gwiazdy. Małysz! Wow. Posłuchał mnie. Chyba znalazłem na farmie Bengara pracę w sam raz dla siebie. To będzie chamskie. Przełęcz do Górniczej Doliny kończy się tuż przy farmie Bengara. Biedak ma więc mnóstwo problemów z różnymi bestiami, które schodzą z gór. Przydałby mu się ktoś do obrony farmy. To rzeczywiście niezła propozycja. Przynajmniej nie musiałbym tu siedzieć i gapić się tęsknym wzrokiem na kuźnię. W porządku. Jako, że jesteś jednym z nas, złożę ci specjalną ofertę. Co? Daj mi 300 sztuk złota i mogę ruszać w drogę. A to nie Bengar płaci? To ja? Bullshit. Oto twoje złoto. Exp. Świetnie. Nim wyruszę na farmę Bengara, zastanowię się, kogo mógłbym zabrać ze sobą. Trzymam się od tego. Do zobaczenia. Lol. To było oczywiste. Niektórzy zabrali... Poszli do Górniczej Doliny. Teraz Wilk paru weźmie. Na tej farmie nikt nie zostanie normalnie. Biedny Onar. No dobra, teraz Katrinasz dojdę do Bengara. Dobra, już jesteśmy blisko. Z tego co widzę, to puściłem jakieś 3 questy. Jeden quest z farmą Akila, drugi z farmą... z jakąś tam farmą? Nie. 2 questy ominąłem. Jeden z Babu, a drugi z farmą Akila. A to luz. Znalazłem ci najemnika. Exp. Nie miałem u siebie jeszcze nigdy kogoś takiego. Mam nadzieję, że to się uda. Uda się, uda. Weź to. Sądzę, że ci się przyda. Oho, dzięki. Sto do przodu jestem. Zdaje się, że jak się nie jest najemnikiem albo łowcą, wtedy się płaci Wilkowi 400 albo 500. Nie pamiętam. To żadna tajemnica. No, wcześniej mówiłem, że nie mogłem znaleźć Babo. To znaczy, że nie mogę zrobić questa, bo Bodo nie miał opcji. A pomyliłem Bodo z Babo. Bodo, Babo, bre, bre, bre. Mam dobre wieści. Przedrożne kapcie znowu możesz czcić Inosa datkami i modlitwą. Bez strachu o swe bezpieczeństwo. O tym marzyłem od lat. Salandryl jest tutaj, w klasztorze. Jej. Dobra robota. Zajmiemy się nim później. Oto twoja nagroda. I pamiętaj, nikomu ani słowa. No to mówię, 2 questy mi jakieś zostały. Z Babo i z farmą Ankila. No jeszcze jest taki jeden wielki... Fuck! Nie chcę tego słuchać. Da, 50 sztuk złota. Bo okradłem ich. No tak już mówiłem... O, Jorgen. No,
Za dwa questy, trzy mi zostały. Jeden wielki z poszukiwaczami, ale nie mogę go jakoś odpalić. No, nieźle. Hej, hej, hello ludzie. To, co teraz nagrywam, jest dzień po fakcie, jak się skapnąłem, że trzecia część jest za krótka. Co tu robisz? Nie wolno mi z tobą rozmawiać. Naszym przełożonym nie podoba się, kiedy kontaktujemy się z obcymi. Lol. Dziwnie to brzmi. To nie brzmiało, jakbyś był zadowolony. No. No cóż, to znaczy wszystko w porządku. Naprawdę. Tylko... by mnie to kosztowało. Och, nie chcę narzekać. Już nie chcę narzekać. O. No, dalej. Mnie tak możesz powiedzieć. Nikomu nie powiem. Naprawdę nie dasz znać magom? Oczywiście. Wyglądam na takiego, który by to zrobił? Tak. W porządku. Mam problem z jednym z nowicjuszy. Ma mnie w garści. No dalej, wykrztuś to z siebie. Igara, tak się nazywa, znalazł moje prywatne dokumenty. Zagroził, że daję magom, jeśli nie będę robił, co mi każe. Ciągle to samo. Mogę ci jakoś pomóc? Nie. Zrobiłbyś to? No tak, tak. To zależy, oczywiście. Dużo by mnie to kosztowało. Oczywiście. Zapłacę ci za to. Ile? Ile? Rzecz jasna, nie mam wiele pieniędzy, ale mogę dać ci zwój z czarem. Mam czar leczniczy. Już sanawa, tylko tyle. Zobacz. Naprawdę? To się musi udać. Musi. Musisz się tylko dowiedzieć, gdzie Igara musisz. Te rzeczy. Dobra. Spoko. Dobra, ile gadania. Dobra, tak jakby mam opcję, żeby przekupić Igara za. Ale to kosztuje trochę dużo kasy. Decyzja. Odłóż broń! Odłóż broń! Odłóż wreszcie tę cholerną broń! Szlak. Głuchy jesteś? Odłóż wreszcie tę broń! To nie było takie trudne. Odłóż broń! Well, fuck you. Odłóż broń. Odłóż wreszcie tę cholerną broń. Głuchy jesteś? Odłóż wreszcie sam tę tego broń. Chciałeś. Okay. Widzisz? To nie było takie trudne. Teraz chodźmy z nim. Można zapłacić mu 300 sztuk złota. I wtedy dostaniemy klucz do jego skrzyni, gdzie chowa dokumenty. No ale mowy nie ma, żebym płacił 300 sztuk złota temu cwelowi. Proszę bardzo. Mamy kluczyk. A teraz musimy się przespać do nocy. Do północy. Bo to nie pełna noc, to jest północ. I ja widzę. Okej. Okay. Da. Czego tam szukałeś, co? Niczego. Zobaczmy szybko. List do babo. Lol. Teraz poszukać babo. Nie tolerujemy tu żadnych bój. Żyje? Dobra. Chcę zapłacić. Przyjmuj. Dobra, kara. Tylko na kasę jesteście właśnie. Gdzie tu był babo? Z tego co widzę, to już kolejnego questa za chwilę nie zrobię. Chyba, że w następnym odcinku. Czego tu szukasz? Idź sobie! No w mordę! Spryciarz! No chodź, gadaj. Ej, ty! Yes! Bo to było... Co ty robisz? Mam twoje dokumenty. Naprawdę? Dzięki! Uratowałeś mnie! Ale proszę bardzo. Nie wiem, jak ci dziękować. Daj buzi. Tak, uspokój się. To na pewno moje? Jesteś pewien? Pokaż. Hehehe.
Pewne okoliczności spowodowały, że cena poszła w górę. Nie. Nie jesteś lepszy od pozostałych. Czego chcesz? Złota. Co masz? Mogę ci dać 121 sztuk złota. To wszystko, co mam. Okej. Okay. Zgoda. Tu masz pieniądze i zwój z czarem. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Spryciarz! Jeśli chcecie, mogę się zrobić quest za killem. A jak nie, to idę do smoków. Bye, ludzie.